U nas w Polsce jeszcze taka pogoda będzie, powiedziałabym, wakacyjna. W przyszłym tygodniu w Warszawie 28 stopni. A tymczasem deszczowo, niż Boris nieźle namieszał, szczególnie na południu Polski. Zapraszam na szczegóły i nasze pogodowe mapy. W naszym regionie deszczowo, szczególnie na południu naszego regionu, na termometrach od 13 do 16 stopni. Natomiast co nas czeka przed południem, również deszczowo. Opady deszczu tylko ominą Ostrołękę. Ciśnienie niskie w południe na warszawskich barometrach jedynie 999 hektopaskali. A co w drugiej części dnia po południu nas czeka? Na naszych termometrach maksymalnie do 23 stopni, najcieplej w Ostrołęce. Natomiast trzeba pamiętać o silniejszych porywach wiatru, nawet do 50-60 km na godzinę. Natomiast te opady deszczu będą jeszcze występowały przez cały dzień. Także tyle ode mnie teraz, ale zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. Powiem co nieco więcej, co w kolejnych 3 dniach. Obiecuję. Bardzo dziękujemy za informację. Czekamy na kolejne zwłaszcza dotyczące te nadchodzące. Dzisiaj trzyma rękę na pogodowym pulsie. Co wiemy, jeśli chodzi o sytuację pogodową? Wszyscy dzisiaj śledzą serwisy informacyjne. Ulewy, podtopienia, tak? Tak, ale nie u nas, nie na Mazowszu. U nas bardziej stabilna sytuacja, to podkreślam od kilku dobrych dni. Dlatego, że ten wir związany z niżem Boris, on jest umiejscowiony na południu Polski. I tak naprawdę cały czas ten wir się kręci. To jest Słowacja, Czechy, Austria, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia. I tam ten wir cały czas się obraca i zahacza właśnie o południe Polski. Tam podtopienia, ale też ta strefa z zagrożeniami się poszerza. Ja tutaj wynotowałam, że województwo dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie, łódzkie, tam ta sytuacja jest najgorsza i tam obowiązują ostrzeżenia najwyższego stopnia właśnie na terenie tych województw. To się będzie pewnie zmieniać. Tak. Czy te informacje, które spływają teraz, są bardziej optymistyczne w stosunku do tych, o których mówiłaś na przykład wczoraj, kiedy nic nie było tak naprawdę wiadomo i spodziewaliśmy się najgorszego? Nie do końca. Przed nami chyba najgorsza doba i zobaczymy, jak ta sytuacja jutro będzie wyglądać. Tak naprawdę do jutra, do godzin późno wieczornych, ta sytuacja może być bardzo dynamiczna. Właśnie najgorsza już czytałam teraz sytuacja, że pierwsza ewakuacja. Tak, w województwie opolskim. Tak, w województwie opolskim. Tak, tam najgorzej wygląda ta sytuacja. No zobaczymy, co przyniesie ta noc. Na pewno to jest bardzo dużo interwencji Straży Pożarnej, ale też i wszystkich służb. Także no, wszyscy monitorujemy sytuację i będziemy Państwa na bieżąco informować. A teraz zapraszam Państwa na szczegóły, jeśli chodzi o Mazowsze. Szanowni Państwo, też duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu się pojawiają. Co nas dokładnie czeka w najbliższych godzinach? Spójrzmy na nasze mapy. W nocy w zasadzie w całym regionie będą pojawiały się opady deszczu. Intensywne opady deszczu głównie na południu naszego regionu. Może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na naszych termometrach od 13 do maksymalnie 16 stopni. Najcieplej w Warszawie i w Siedlcach. Co nas czeka przed południem? Spójrzmy na nasze mapy. Ciśnienie w południe wyniesie 999 hektopaskali. No i te opady deszczu również będą się pojawiać, chociaż już na północy bez opadów deszczu. Silniejsze porywy wiatru od zachodu, nawet do 50-60 km na godzinę. W kolejnych dniach poprawa pogody, także uspokajam. Lato się pożegna z nami całkiem nieźle, ale to szczegóły niebawem. Ale na razie pogoda jaka jest, każdy widzi. A jeśli Państwo chcą zobaczyć, jak wygląda teraz Trakt Królewski, to wystarczy spojrzeć na naszą